Za niewiele dni, 14 dzień września i moment, w którym stajemy pod krzyżem z Maryją. Gdy mówimy o krzyżu, to nam się wydaje, że to jest i wielki ból, bo jest. I dookoła krzyża wielka drwina i arogancja ludzi, którzy nie uwierzyli, nie zdążyli, nie byli w stanie uwierzyć Chrystusowi. Dlatego szydzili, drwili, ale jednocześnie patrzyli w krzyż, patrzyli w Chrystusa. Ale u stóp krzyża, tam nie było drwiny, tam była czysta miłość, tam była cisza, tam była pełna jedność serc Boga i człowieka. Tam była Maryja, niewiasta czystej miłości, i Jan, umiłowany uczeń, i Maria Magdalena, której wiele darowano, bo wielce umiłowała. I tam jest miejsce dla mnie i dla ciebie. Chrystus czeka, mówiąc: niewiasto, oto syn twój, myślał i o tobie, i o mnie. Stań pod krzyżem. W naszej archidiecezji od lat stajemy pod krzyżem Chrystusowym w kopii najstarszego krzyża, który swój początek miał jeszcze od świętego Ottona, tego, który przyniósł na nowo wiarę Chrystusową i przywrócił struktury Kościoła na naszej ziemi. Czas, abyśmy wszyscy stanęli na nowo razem z narodem, aby Polska stanęła w tej przestrzeni ciszy, mocy Bożej miłości i mocy Bożej łaski, abyśmy się wszyscy wpatrzyli i wsłuchali w Chrystusa. Niech to święto, 14 dzień września, pomimo różnorakiego zgiełku, arogancji i drwin z Bożej sprawy, dla ciebie i dla mnie, dla nas wszystkich, niech będzie momentem adoracji krzyża, uwielbienia Chrystusa, który na krzyżu oddał życie za ciebie i za mnie i w ten sposób wszedł do chwały jako zmartwychwstały i zwycięski. Niech się Polska obudzi u stóp krzyża, niech się odnajdzie przy Maryi, niech się zakocha na nowo w Chrystusie i niech nowej mocy nabierze. Do zobaczenia w parafiach, w świątyniach, w adoracjach, w procesjach, a jednocześnie w tym wielkim dniu wspólnoty we Włocławku, w miejscu uświęconym modlitwą, słowem i błogosławieństwem Jana Pawła II. Niech brzmią jego słowa: brońcie krzyża, bo ten krzyż od Bałtyku po Dziewąt mówi nam sursum corda, a więc stańmy u stóp krzyża, bo wtedy poczujemy sursum corda. Sursum corda, Polsko. Polsko u stóp krzyża. Na to dzieło niech was Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść wam Boże.